Cześć, ja jestem Julka, a to jest niebanalnie. I dzisiaj, jako że jest to pierwszy vlog, który pojawia się na tym kanale, chciałabym taki malutki wstęp zrobić przed tą główną treścią, którą obejrzycie i powiedzieć w skrócie, czym będzie zajmował się ten kanał. Będziemy się tu głównie skupiać na podróżach. Jest to rzecz, w której czuję się bardzo dobrze, o której mam dość dużą wiedzę, w pewnym sensie też wykształcenie, więc wydaje mi się, że treści, które będę przekazywać, będą no, ciekawe. Vlog, który zobaczycie właśnie w tej głównej części za dosłownie chwilę, jest takim spontanicznym wypadem do Lublina, który postanowiłam już nagrać. Wiadomo, widzę tam parę błędów, które oczywiście będę korygować w przyszłości, aczkolwiek wydaje mi się, że jest na tyle dobry, że naprawdę nadaje się do wrzucenia. Oczywiście będę się starała, żeby vlogi były z jak najciekawszych miejsc, no ale od czegoś musimy zacząć. Nie mówię, że nie będzie to ciekawe oczywiście, co za chwilę zobaczycie, ponieważ będzie to Lublin, a do niego mam dość duży sentyment, ponieważ się tam urodziłam i tam studiowałam. W zasadzie cały czas studiuję, chociaż nie ma mnie tam na miejscu. Więc no, nie pozostaje mi naprawdę nic innego niż zaproszenie Was, żebyście zobaczyli, co udało mi się stworzyć i oczywiście obiecuję, będzie tylko lepiej. Zapraszam. Chcę wejść do Centrum Spotkań Kultur w Lublinie, ale nie wiem, czy to będzie takie łatwe, w sensie tam na górę, jak widzicie. Ale nie wiem, czy to będzie łatwe, bo jest zima i chyba jest zamknięte. Ale może chociaż pokażę Wam mniej więcej od środka, jak to wygląda i wejdziemy sobie. Przejście, tak jak myślałam, zamknięte, ale co prawda przez brudną szybę, ale przynajmniej można zobaczyć sobie mniej więcej, jak widoki wyglądają. No normalnie mega fajnie tutaj jest, można się wejść, przechodzić sobie tam, tak jak widzicie. Nie wiem, czy widzicie. O, tam na górze tak samo są, no ale niestety wszystko jest pozamykane, bo jest zima i... No i schodzimy, no bo no nie ma co, no tylko widoki można poglądać, ale przez brudną szybę, więc nie jest to najfajniejsza rzecz na świecie. Widzicie, tu w środku, oprócz tego, co widzimy na zewnątrz właśnie, gdzie nie dało się wejść, widzimy różne wystawy. No i w środku właśnie są przedstawienia, kino, teatr, opera, więc no ogólnie dzieje się tam. Często są jakieś warsztaty, tam jest też taka mała restauracja, więc no fajne miejsce, jak się coś więcej dzieje właśnie. No dzisiaj jest dość spokojnie. Trochę pogoda się zepsuła. Mogę już zdjąć tą maseczkę w sumie. Bo było dość ładnie i słonecznie. No a już słonecznie nie jest i jest zimno. Ale no nie najgorzej, jak i tak na luty, więc do przeżycia, do przeżycia. Idziemy teraz właśnie na krótki spacer tam od strony Placu Litewskiego, który jest tam. Teraz w stronę tam, czyli Starego Miasta. Przejdziemy sobie właśnie tam Bramą Krakowską. No i może pójdziemy coś zjeść, bo już jest ta godzina, że przydałoby się coś fajnego. Pokażę Wam pewnie moją ulubioną restaurację. Powiem Wam, że tego jeszcze nie widziałam, jak studiowałam, ale no w środku wygląda to naprawdę super. Gdzie ten całusek? No, pogoda zrobiła się jeszcze gorsza, bo już mimo, że zrobiło się zimno, to teraz pada deszcz ze śniegiem i w sumie to chyba nawet jest grad, więc no, nie jest najciekawiej na świecie, ale jeszcze wieje. Widzę, że mimo, że w sumie już jest luty, to Lublin pozostaje jeszcze świąteczny i plus do tego właśnie ten śnieg. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.
got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. O czym warto wspomnieć, powiem wam, to to, że Lublin właściwie, no, można powiedzieć, uznany jest z tego, że ma piękne właśnie ozdoby zawsze powieszone. Tu mamy kamieniczki, które są też przepiękne. Idziemy sobie właśnie tutaj do Mandragory. Jednej z najfajniejszych w Lublinie, według mnie, restauracji. Jest żydowska, co pokażemy wam, co zamówimy. No i miejmy nadzieję, że trochę ta pogoda się zmieni, bo o, nie jest fajnie, nie jest. Sobie chleb kubita z humusem. No i mamy jeszcze po piwku i tutaj właśnie mamy jedno, które jest z browaru. Browar Jagiełło, Herrmacher. To jest ciemne, ale w sumie w smaku to ono jest chyba takie dość słodkie, nie? Tak. Przyszły nasze główne dania. Tu mamy rosół. Tak. Tutaj jest kapuncina. O, proszę. Tak. Tutaj mamy latkę. I możesz powiedzieć coś na ten temat. Latkę z chanukowe. Placki ziemniaczane z cebulą i ze śmietaną. I mamy wątróbkę z kopytkami i surówką. Wyszliśmy już z restauracji. Tutaj mamy plac po farze. Stał tu wcześniej kościół Michała Archanioła. Tu zresztą taki... no nie widać z tej strony. Z tej dopiero. Właśnie tutaj ta świąteczna ozdoba to jest Archanioł Michał. Chyba, tak mi się wydaje, to by miało logiczny sens. One są bardzo dobrze zachowane, powiem wam szczerze. I właśnie są to fundamenty tego kościoła. Tutaj w oddali widzimy Zamek Lubelski, w którym znajduje się Muzeum Narodowe. Nie będziemy tam podchodzić, bo już się zbieramy do domu, ale możecie zobaczyć, jak to wygląda. Jakbyście szli za tymi znakami, jest to Morze Świętego Jakuba, no to byście dotarli kiedyś, bo kiedyś, ale do Santiago de Compostela w Hiszpanii. I to jest kraj nieszczęścia i jak się go dotknie, to właśnie nieszczęście. Dlatego jest uwaga, można umrzeć. Nie, ale naprawdę, poważnie. Nie pchaj mnie. Dobry kamień. A jak się pojawia taki mały kosmita, to co to znaczy? Mały kosmita. Taki zielony ludek. Pokaż. No nic, to się tryby zmieniają. Pokaż się. No. O. Widzisz mnie? Tak. Czyli tutaj są bardzo dobre lody i gofry, ale chyba już nie mamy siły, nie? Zjeść. No chyba, chyba, że tata, ale nie wiem. Chcesz gofra? Chcesz? Pączka? To tam musimy iść, jak chcesz pączka. Mogę ci zasponsorować pączka, jeśli byś chciał. Dasz dychę. O właśnie, dałam ci dychę, to możesz sobie kupić, pozwalam ci. Zasponsoruj mi, to już ci nie będę tej dychy oddał. Co? Tak to nie działa, tak to nie działa. Już mało zostało, to prawda, ale wyglądają całkiem ładnie. Którego bierzesz? Nie wiem, tą chyba wziąłbym z czarną porzeczką. Ja bym wzięła czekoladę albo... Ale z czarną porzeczką to się po... Pobrudzi. Albo granat żurawina.